Witajcie, z tej strony montażysta. Zapraszamy nie tylko do słuchania podcastu, ale też oglądania na YouTubie, zwłaszcza, że od dzisiejszego odcinka zaczynają się piękne obrazki autorstwa Michała, a także czasem staram się edytować coś więcej dla waszych oczu. Zapraszamy. Piękne. Dzień dobry. Dzień dobry. W kolejnym odcinku nudnego podcastu. Witamy. W drugim już odcinku, tak? No nie wierzę, że do tego doszło. No, niestety do tego doszło, no. Niestety. Jak to mówił wielki człowiek, Deus Vult. Jak to mówił wielki człowiek, nie wiem, nie znam żadnych wielkich ludzi. Nie wiem, chciałem coś głupiego powiedzieć. Nieważne. W każdym razie... Mógł powiedzieć coś, co papież powiedział. Papież? Papież Polak. Papież Polak, biskup Rzymu, w jednej ręce z pastorałem. Drugi akt aneksji Krymu. Tak. No nie wiem. To... Nie poznałem osobiście. Ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że poprzedni podcast obejrzało nieco więcej osób, niż mamy znajomych i tym znajomym, którym wysłaliśmy link do podcastu, więc ktoś spoza naszych znajomych jeszcze to ogląda, więc... Albo ktoś z nas znajomych wysłał znajomy. Albo tak. Ale to już nie nasi znajomi, więc... No nie, to już nie nasi. Więc... No cóż, oglądali... To już obcy ludzie. Co wy tu robicie w ogóle? Lajki, suby dawać mi tu. A właśnie, ogłoszenie numer jeden. Jeśli chcecie, to zapraszamy do rzucania tematów albo pytań. Tak. Czy to w komentarzach, lub jak się wstydzicie do nas, jeśli nas znacie, lub jeśli nie, to na fanpage'a. Tak, mamy fanpage, jest w opisie podany. Tak. Link do strony. Wymyślcie coś, a my to przegadamy, albo tak. To wyśmiejemy. Zależy. Zobaczmy. Albo wyśmiejemy was, tak po prostu. Tak po prostu. Podamy imię, nazwisko, wszystko. Miejscowość, jeśli znajdziemy. Adres domu, kod pocztowy, imię kota. Tak. No cóż, chyba czas przejść do pierwszej części naszej wiekopomnej. A jaka jest debaty? Pierwsza część? Część wspólna. No i o czym chcesz porozmawiać? Jak się dzisiaj czujesz? Ja? Dzisiaj? No powiem ci, że zaraz dupnę sobie drugiego monsterka, więc czuję się super. A czy Juliusz powiedział mi wczoraj, albo przedwczoraj, coś w stylu... Znaczy, dobra, najpierw podkład pod opowieść. Juliusz cały czas pije niebieskiego monsterka, czyli pomarańczowego monsterka, w sensie niebieska puszka. No, z taką czaszką ozdobioną. Nie dłużej niż tydzień, no bez przesady. No dobra, nie dłużej niż tydzień, ale praktycznie codziennie. No. I powiedział mi wczoraj albo przedwczoraj, że pije monsterki wtedy, kiedy ma depresję, więc pytam się, Juliusz, czy wszystko w porządku? Czy mam odczytywać dupanie sobie monsterków jako jakiś znak, że mam być zaniepokojony, Juliusz? Ja ci powiem tak, to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. O matko. Jeśli miałbym powiedzieć, co najbardziej cenię w życiu, to monsterki i książki i koty. No. I to nie ma tak, że dzisiaj mam depresję, jutro nie mam depresji. To jest po prostu taka jedna wielka pętla. Właściwie to nie pętla, to jest czterowymiarowe koło. Czterowymiarowe koło? Czym jest czterowymiarowe koło? Nie wiem, spytaj się Polskiego. Polskiego? 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 Jak się nazywa? Który? Ten od analizy. Czy ty właśnie wydajesz... Wiesz, że ten przedmiot znajduje się praktycznie na każdych studiach technicznych? Tak, ale wydajesz nazwisko. No, powodzenia. Zwężasz. Co odcinek to zwężasz? Może taki mam... Zwężasz się to kółeczko, już niedługo wiesz. Może taki mam plan. Może taki jest plan. No dobra, wie to wszystko jedno, wiesz o tym, że mi wszystko jedno. Najwyżej Bartek by pipły. Albo jest... Oj, Bartek. No i teraz to jest szpoku. No i już po fakcie. Zniszczyłem wszystko. Zajebiście. Zdradziłeś na tego montażysta. Super. Ja. To ty powiedziałeś. Ja powtórzyłem. Ja powiedziałem Bałtek. A co myślisz, że jakby ktoś by się nie domyślił, nie? A czego się domyślił? O Jezu. Dobra, nie.
A, chciałem jeszcze powiedzieć, że koronawirus chyba jeszcze na długo u nas zostanie. Dlatego, że dziś wyjrzałem przez okno i pogoda wskazywała na to, że jeszcze długo będzie mu dobrze u nas. Tylko nawet mamy burzę śnieżną za oknem. No, powiedzmy. Teraz może nie, ale była. Nie, no. No i tym samym zwężamy kółeczko, można sobie sprawdzić pogodę, tak. Kółeczko. Nie za dużo zwężyliśmy kółeczko w tym odcinku poszukiwań. I tak wszyscy, którzy tego słuchają, to nas znają. Nas znają. Nie wszyscy, no, właśnie nie wszyscy. Nie wszyscy. A ci, którzy nas już znają, to i tak myślę, że nie chcę im się szukać. No, no dobra. Jak już będziemy sławni, to po prostu wyłączymy te pierwsze dwa filmy. Dobra, za dużo już tego pierdolenia, a niczym weźmy jakiś konkretny temat, bo... No to wchodzimy na temat wspólny. Temat wspólny. Oglądaliśmy sobie przez ostatnie dwa dni, dwa, trzy dni filmy. Codziennie oglądam jakiś film, tak wygląda kwarantanna. Jest. Tak, u nas kwarantanna wygląda praktycznie tak samo jak nasze normalne życie, tylko że oglądamy jeszcze filmy i nagrywamy podcasty. No, no w sumie jedyne, co się różni, to że zaczęliśmy nagrywać podcasty. No i więcej filmów oglądamy znacznie niż kiedyś. No dobra, ale wróćmy do filmów, bo to się znowu dygresje robią. No. Będzie trwało 2 godziny tym razem. Czemu nie? No, ale why not? Jak w tym razie... Pierwszy film. Snowpiercer. Snowpiercer. W jakiej reżyserii? O cholera. Ja też się nie znam, ale zaraz sprawdzę. Możesz opowiadać, a ja sprawdzę. No więc to będzie pewnie recenzja spoilerowa, rozmowa spoilerowa w każdym razie. Nie, więc, tak lepiej nie. A to jak mówić o filmie, jeśli nie można mówić o tym, co jest w filmie? No dobra, jak chcesz. To nie tylko, no ja się mogę zgodzić, tylko że potrzebowałbym pewnych nakierowań. No w każdym razie film bardzo ciekawy. Moim zdaniem trochę za długi. Można było go skrócić. Pewne elementy były dosyć... 2 godziny 6 minut. ...męczące, no. I dlatego wydaje mi się, że można by go zrobić trochę krócej, by na tym fabuła nie ucierpiała, a film by wręcz zyskał dodatkowy korzyść, jakiegoś dynamizmu. Na przykład nie byłby przynajmniej nużący, chociaż w pewnym momencie. No, a tak, co do filmu. Jeden aspekt filmu, bo myślę, że to się da wyczytać, no to mamy na filmie, że jest sprawa z pociągiem, postapokaliptyczny świat, w którym jedzie pociąg po torach. I wszystko zamarzło. To, co chciałem zwrócić uwagę, to, że w samym filmie pokazane są jakieś 4, może 5 wagonów, kiedy jak jest ujęcie już z góry, jak wygląda ten pociąg, no to tych wagonów tam jest od cholery. Tak. De facto musieli pominąć prawie wszystkie wagony. Znaczy, no oni przeskakiwali, tak wybierali tylko praktycznie te najciekawsze, albo najbardziej znaczące dla fabuły wagony. Dlatego właśnie to było tak, że to nie było takie widoczne. Jakby ktoś nie widział tego zdjęcia pociągu z zewnątrz, to ja bym pomyślał, że to cały pociąg. Że to cały pociąg już, no. Nie, znaczy tam było coś w dialogach, ale można było to jakby nie wyłapać tego, że pominęli kilka tam wagonów, albo na którym wagonie już są mniej więcej. No, właśnie tak bardzo, szybko doszli do tego ostatniego, ja tak... No dość szybko doszli do ostatniego, nie? A jednocześnie film się dłużył, ja więc... Tak, bo do wagonu doszli szybko, ale były takie momenty, kiedy po prostu takie ujęcia statyczne, takie bez większego znaczenia dla fabuły, czy podniesienia napięcia, lub wręcz to było takie dosyć komiczne podniesienie napięcia. Tak. To było takie, no nie, no takich rzeczy się nie robi. Tak, ale myślę, że film wyszedł bardzo dobrze. Jakby kiedyś, pamiętam, zacząłem go oglądać parę lat temu, w którymś momencie wyłączyłem. Nie wiem. W sensie do momentu ponownego obejrzenia, czyli kiedy? Przedwczoraj? Pewnie tak, chyba przedwczoraj. Uważałem, że ten film był zły, bo tak go pamiętałem, ale po tym jak go obejrzeliśmy całego, no to no stwierdzam, właśnie, że był całkiem niezły. Jak powiedziałeś, że jest zły, to się tak zasmuciłem, ale że też tam, pomijając już te mrużące momenty, że mógł być trochę krótszy, no to stwierdzam go bardzo pozytywnie. Nie wiem, ile bym mu tam dał w skali na 10, bo ja tak nie oceniam filmu. No ja tak. Ile byś mu dał? Ja bym mu dał 8. No to ja bym... Ale ja nie wiem, no to ja bym zwykle zawyżam. Ja bym dał mu 7,5. Okej. Okay. 7,7. Myślę, że sprawiedliwie. No,
A jakaś scena z tego filmu ci jakoś zapadła szczególnie w pamięć? Scena, która zapadła mi szczególnie... myślę... Poczekaj, daj mi pomyśleć. Ty masz jakąś? Bo ja muszę pomyśleć, zastanowić się. A czy z takich najciekawszych scen, najgłębszych jakby... Znaczy, to musiałbym powiedzieć, bo na przykład ze śmiesznych scen to bym dał tę scenę w przedziale ze szkołą. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że to jedna z tych scen, które bardziej zapadły no, w głowie. Właśnie tak. Ta scena z tą dziwną psychiczną nauczycielką. No. Jeszcze w ciąży była, i tym praniem mózgu. Przypominałem właśnie takie klimaty ZSRR, inne takie typowe totalitarne systemy lub futurystyczne wręcz książki. On na przykład, no nie, to akurat nie, ale takie futurystyczne systemy, gdzie ludzkość jest kontrolowana, tak. To w każdym razie z tym mi się kojarzyło, z takimi motywami, jak na przykład są, że przekabacają wrogów, że im otwierają oczy i każą się wpatrywać w jakieś filmy albo coś tam. Trochę w tym stylu. Tylko oczywiście to nie było tego przymusu. To nie było tego przymusu oczywiście, ale sam motyw jest... Ale jak oceniasz, jakby miał rację? Ten główny jakby... Złoczyńca? Nie złoczyńca, powiedzmy, że... No antagonista. No antagonista. Czy miał rację? To zależy. To tak naprawdę to zależy. W tym sensie, że na poziomie czystej statystyki i kalkulacji, no to tak. A na poziomie już ludzkości nie. Bo patrząc na rozwój cywilizacyjny człowieka, jednak to człowieczeństwo i humanizm w pewnym momencie stało się przyczyną dzięki rozwoju. Pomijając to, że rozwój powstawał przez wojny i inne takie, ale sztuka, kultura, to wszystko się cechowało, literatura, to wszystko właśnie wynikało między innymi z humanizmu i takiego, powiedzmy, człowieczeństwa. I ta taka chłodna kalkulacja nie przystaje do ludzkiej, człowieczej natury, moim zdaniem. No i też nie za bardzo było widać tego człowieczeństwa pośród mieszkańców. No to inna sprawa. Oni żyli tam jak kompletnie odseparowani, jakby takie warzywa, bym wręcz powiedział. Jak na przykład przechodzą przez ten wagon, jak tam babka siedzi i tam na drutach robi, albo tam gdzie siedzi przy drzewach pomarańczowych. One takie warzywa kompletnie. No i sam antagonista powiedział w którymś momencie, że jakby częściowe szaleństwo pomaga W tym przetrwaniu to myślę... w warunkach tego pociągu. Tam widać, że wszyscy mają jakieś są częściowo szaleni w jakimś Z tym akurat stopniu. Się zgadzam. Właściwie wszyscy są szaleni. Wszyscy tam są szaleni, tak. Każdy ma jakieś... Zwłaszcza myślę, że widać to w tym wagonie imprezowym, że tak powiem. A, tak, który później... Tak. Wagon imprezowy. A ja bardzo mi się podobał właśnie motyw z Kronolem tego człowieka, gdzie się okazało, że to się nie okazało jednak się takie proste, jak się wydawało. Nie wiem, czy mogę tu mówić. Nie chcę, bo właściwie to jest taki... Lepiej nie, bo to jest jednak... No, to dotyczy tego punktu kulminacyjnego. No, więc o tym nie wspomnę, ale to też to był bardzo dobry ruch i szczerze chciałem, żeby to była moja ulubiona postać swoją drogą. Chciałem, żeby mu się udało. Ten, który otwierał te bramy, to była moja ulubiona postać. Nie pamiętam, jak się nazywała. Chciałem, żeby mu się udało otworzyć. Wszystkie bramy. No ale no cóż, wyszło jak wyszło. Czy coś jeszcze chciałbyś? Ja w ogóle się zastanawiałem nad tym, jeśli chodzi... O, już 14 minuta. Nad motywem... No, tak kontroluję. Ogólnie, bo sam motyw takiej rewolucji, proletariatu wręcz, gdy rządzą wyższe klasy, chociaż aż tak to nie jest wyraźnie zarysowane, te wyższe klasy, bo to raczej takie, bardziej bym powiedział, że są ci biedni, którzy walczą o swoją wolność, jest ten główny antagonista, arystokrata, ale ta reszta to są po prostu takie jakby bezwolne maszyny albo takie warzywa. Nie ma to takiego podziału, że wolni proletariat walczy z klasą arystokracji. Tak. Oni po prostu... Myślę, że oni nawet nie wiedzą o istnieniu tej drugiej klasy. Znaczy, jeśli wiedzą, to tylko szczątkowo. Myślę, że oni zajmują się tylko i wyłącznie
odciąganie od siebie tej myśli, że są w pociągu, który jest jedynym jakby... Zresztą widziałeś te stroje, no. Takie praktycznie jak z epoki jakiejś. Prawie sterylizowane. Ci ludzie tkwią w takim jakby śnie. Oni tkwią w takim marzeniu swojego jakiegoś takiego spełnionego życia. Myślę, że oni ciągle jakby to, że są tacy, wydają się tacy ślepi, tacy jakby martwi wręcz, jak jakieś roboty, tak jak to ująłeś. No. Myślę, że to jest spowodowane tym, że codziennie muszą zmuszać jakby swój umysł do tego, żeby pozostawać nadal w tej... Jakby to nazwać, jakiejś iluminacji, jakimś śnie. A, w tym sensie. No to też jest ciekawy motyw. Właśnie Ja myślę, że mogły być też użyte na nich jakieś środki. Dlatego, że jest pewien taki motyw, który jest ujawniony pod koniec filmu, który właśnie dotyczy pewnego rodzaju manipulacji pewnymi jednostkami. Mam tutaj na myśli na przykład sposób, w jaki sama lokomotywa była tam. Tak. To rozumiem. Że zastanawia mnie motyw tego jednego gościa, który de facto się, mnie zdziwiło, że się obudził, że tak powiem. Mam wątpliwości, czy on był człowiekiem. Ja myślę, że to mógł być taki zabieg właśnie sugerujący, że ci ludzie utracili człowieczeństwo też w pewnym stopniu, że nie są już ludźmi, są takimi po prostu maszynami. No to bardzo fajny motyw jest w tym, jak on zabija jakiegoś cywila, a jego żołnierz właśnie mówi, że co ty robisz, ja to zgłoszę. To jest mały spoiler. Myślę, że trochę za dużo uwagi poświęcamy temu filmowi, dlatego że od kilku... kilku minut, jak nie kilkunastu w sumie, rozmawiamy o nim, a ktoś może jakby w ogóle nie być zainteresowany tym, jak my opisujemy fabułę filmu. No dlatego będę... ktoś nie oglądał, ale chciałem tylko dodać, że umieszczę tutaj jakiś link do filmu, który chcę... żebyście sobie obejrzeli, jeśli interesuje was właśnie ten Snowpiercer. Dlatego, że natknąłem się na bardzo ciekawy filmik, swoją drogą zauważyłem, że wielu ludzi wysnuło takie teorie, ale że Snowpiercer jest kontynuacją filmu Willy Wonka i Fabryka Czekolady. I jakby jest to dość... Obejrzenie tego filmu jestem prawie... No może nie przekonany, ale jakby ta teoria bardzo pasuje, więc polecam się zapoznać, jeśli kogoś to interesuje. To myślę, że to jest dobry pomysł. Następnym razem sobie obejrzymy Fabrykę Czekolady, bo ja też chyba tego nie oglądałem. Mogę ci ogólnie pokazać ten film, bo ty też go nie oglądałeś. Znaczy film to bym obejrzał już po tym, jak obejrzę Fabrykę Czekolady, żeby sobie nie spodziewać. No dobra, spoko. No dobra, to możemy przejść też do drugiego filmu, który oglądaliśmy. A w końcu nie podaliśmy reżysera. A, tak. A możesz się wyświetlić na ekranie, bo nie wiem, chcę to przeczytać. Pan montażysta. Nazwisko Bong. Tyle mogę już. Jakby... No, lepiej, żebym tego nie czytał, bo mogę przeczytać w dziwny sposób. Jakbyś to przeczytał? To masz reżysera napisane. No, Jan Ho Bong. No, powiedzmy, no. No w każdym razie, ale to przejdźmy już do drugiego filmu w takim razie. Us, po polsku, na polski to jest To My, tak. W reżyserii Jordana Peele'a. No to może zacznij opowiadać o tym filmie, może, bo ty się trochę jarasz bardziej, chyba wydaje mi się. Znaczy, wiem, że byłem na tym filmie w kinie. A potem znowu go wczoraj obejrzeliśmy. I wczoraj obejrzeliśmy go. Ty po raz pierwszy, tak. Moja dziewczyna też po raz pierwszy i ja po raz drugi. To musimy obejrzeć ten drugi film. Ale ty znasz jego fabułę, więc... Znaczy, chciałbym go obejrzeć. Dobra. Tak. Wróćmy do tematu. Tak, dość ciekawy horror. Może... W ogóle filmy Jordana Peele'a, te nowe jakby... Nie wiem, ile dotychczas zrobił horrorów. Chyba dwa. Trzeci idzie. Teraz będzie Candyman, jego trzeci. Wydaje mi się, że trzeci horror.
As to było drugi horror, pierwszy to było Uciekaj. Opowiedz tak jakiś może trochę motyw, co, znaczy, o czym, o co chodzi w tym filmie, żeby nasi słuchacze w tym wiedzieli, filmie co chodzi o pewne powstanie jakby pewnej takiej grupy społecznej, nie wiem czy mogę to tak nazwać. Znaczy nie wiem, wydaje mi się, że pamiętam ogólny opis tego filmu, więc wydaje mi się, że możemy to powiedzieć. Główny opis filmu jest taki, że chyba rodzina, pewna rodzina nagle zauważa, że przed domem stoją ludzie, druga rodzina, bardzo podobna do nich. Tak, bardzo podobna do nich samych. No i dochodzi do pewnego starcia między jedną rodziną, a drugą. Jest, no i w sumie nie wiem, czy więcej mogę powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że... Ja powiem, że to jest na pewno coś nowego w tym, jeśli chodzi o gatunek horrorów, na pewno jest to coś nowego. Ja jako, że tak powiem, nie powiem fanatyk, ale zwolennik horrorów i różnych tego typu rzeczy oglądania właśnie. Podoba mi się to, że to jest coś zupełnie innego. Zarówno Uciekaj, jak i To My, to jest coś zupełnie nowego. Jakby, no, tak. Nie ma żadnych takich tanich jumpscare'ów na przykład. Fabuły są bardzo ciekawe, takie jakby... Nie znajdzie się tam nic wtórnego. Jeśli już, to myślę, że z zamiłowania reżysera do... Czarnych ludzi. Do czarnych ludzi. Tak. Reżyser jest czarnym człowiekiem. Nie, no jakby... I w obydwu filmach motyw... W obydwu filmach jakby głównymi bohaterami są... jest Afroamerykanie. Czarnoskóry mężczyzna i czarnoskóra rodzina. I oba te filmy w pewien sposób, nie no, może pierwszy bardziej niż drugi. Drugi raczej nie. Drugi skupiał się bardziej na takich, myślę, że był, to kiedyś mój przyjaciel mi to podsunął, bo jakby za pierwszym razem, kiedy oglądałem ten film, za bardzo skupiałem się na różnych takich metodach kręcenia filmu. Takich technicznych aspektach filmu niż na znaczeniu samego filmu, ale mój przyjaciel, Pozdrawiamy, tak, wiesz kim jesteś, nie będę mówił. Zaproponował mi właśnie taką teorię, że jest to związane z nierównościami społecznymi, takimi rzeczywistymi nierównościami społecznymi. Że jest to pewnego rodzaju nawiązanie do aspiracji różnych niższych klas do tego, co do życia takich wyższych sfer. Wiesz, co chodzi? No wiem, ja w ogóle bym powiedział, że faktycznie w tym drugim filmie ta różnica właśnie głównie by wychodziła na różnicę klas. W pierwszym właśnie by chodziło o różnice rasowe. Tak. Tylko, że moim zdaniem w obydwu da się, choć w drugim jest to większa metafora bardziej, też da się spojrzeć z perspektywy rasowej, zwłaszcza z perspektywy Stanów Zjednoczonych sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy mimo teoretycznie równości, w praktyce taka... Teoretycznie, tak. Teoretycznej równości można to tak. Martin Luther King, tam te sprawy. Aha. Więc można i wysnuć takie wnioski moim zdaniem, chociaż to jest w drugiej części, jak mówiłem, to jest bardziej metaforyczne, bardziej zakamuflowane, wymaga większego wysiłku, gimnastyki intelektualnej, może tak powiem. Może dlatego też ze względu, że w pierwszej części jest widoczna różnica między czarnymi i białymi, a w drugiej już takiej nie ma. Okay. W drugiej nie ma, faktycznie nie ma takiej różnicy, jakby... Film nie skupia się na eksplorowaniu jakichś różnic rasowych, bardziej na... W pierwszej części sam motyw, że tak powiem, jest bardzo rasistowski, więc... Właśnie w pierwszej części chyba chodzi o antyrasistowskie motywy, które okazują się być dość... No dobra, nie będę już tam rozgłębiał się w szczegóły. Ile już? 25 minut. 25 minut. 25 minut. Czy jest jakaś scena z tego filmu, którą zapamiętałeś? Która jakieś ci zapadła w pamięć? Myślę, że pierwsza konfrontacja rodziny i pierwszej rodziny z drugą i moment, w którym
kobieta z tej drugiej rodziny, tej rodziny, która się pojawiła, jakby tej antagonistycznej rodziny, zaczyna opowiadać historię. A, tak, tak. Wiesz, ten, ale... ten moment zapadł mi. Znaczy, ja bym wymienił dwa momenty. Ten drugi to właśnie byłby ten cliffhangerowy, podkońcowy motyw, wiesz, na pewno, o który mi chodzi, związany. Tak, tak. To też jakby no. Sam... To nie był raczej cliffhanger. Znaczy, chociaż no, trochę był, tak, no, trochę był. Może nadużyłem tego słowa, ale... Nie, masz rację, to był trochę cliffhanger. Ale... No. A drugi motyw to myślę, że motyw z dzieckiem w płomieniach. To już spoiler. Ale dobra, no jest taki. To chyba nawet w trailerze było. O ile... No. To też był bardzo ciekawy. Taki. Ogólnie ten film jest bardzo satysfakcjonujący, jeśli chodzi o rozwalanie ludzi. Tak, i jest dużo w nim takich takich żarcików, nie? Zauważyłeś? W sensie? No, że jak na przykład była taka scena, jak wsiadają do samochodu i każdy po kolei mówi: ja rozwaliłem jednego, ja też jednego, ja rozwaliłem dwóch. Tak, to już pewien motyw, ale to w ogóle dla nich plus za to, że jak jadą tym samochodem, to się nie dzieje to, co zazwyczaj się dzieje. No może inaczej, spodziewane jest co innego, okazuje się co innego. Tak. No, jest dużo takich momentów, że spodziewasz się na przykład jakiegoś jumpscare'u albo coś w tym stylu, a nie ma. Nie ma. Albo jest coś innego zupełnie. No. Myślę, że... Chcesz jeszcze o jakimś filmie porozmawiać? Może zamienimy ten podcast dzisiejszy jakby filmy? Zupełnie w gadanie o filmach. Nie, myślę, że tak zupełnie to nie, bo będzie za nudne. A, jeszcze ja jeszcze chcę od siebie polecić serial. The Tick. O, Clash. Tak, The Tick. To jest jeden z lepszych seriali, jak oglądałem. Jeśli lubicie satyrę na superbohaterów, a jednocześnie w sumie tak. Lubicie też superbohaterów. I to jest przyjemne ogólnie w oglądaniu. To jest przyjemne. Humor jest tak, w humor. Sam raz. Zwłaszcza czułka to jest najlepszy motyw. Czułe miejsce. Nie oglądajcie trailerów, bo trailery wypadają bardzo słabo w porównaniu do nie, samego... Ja nie oglądałem trailerów. Do samego serialu trailery wypadają niezachęcające. Ale polecam. No, ale The Tick, Kleszcz. Niedługo skończymy drugi sezon. Ten nowy Kleszcz, bo jest jeszcze stary serial. Jest animowany. Też serial animowany. Jest jeszcze, który pamiętam z dzieciństwa, ale jak przez mgłę naprawdę, więc... Ja muszę kiedyś obejrzeć. Motyw postaci kojarzę, ale co tam było, to nie. Ja też właśnie tak. Kojarzę tylko tego Kleszcza i Artura. Ich design postaci pamiętam, że... Jak byłem mały, to oglądałem parę odcinków tego. No ja pamiętam design Kleszcza i na tym się kończy moja pamięć. No. Myślę, że możemy sobie jakiś trzeci film zostawić na końcówkę. Na koniec? Na improwizację. No dobra. A może chcesz zacząć od swojego tematu? Myślę, że ja? No dobra. No takie nienaturalne przejście, nie? Z filmów. To czekajcie, to ja sobie drupnę monsterka. O nie, depresja, o nie. Ale ślubnął. No to na zdrowie. Dasz pyka? No proszę. O, dzięki. O. Popój ten smak. Nie tam w gębie. Smak szczęścia. Smak na to. Kurwa, to jest naprawdę dobre. Smak miłości. Nie pamiętam, żeby ten niebieski był tak dobry. Mówiłem. Przepraszam za te dźwięki porno klasy P z Niemiec. Dopiero się nie przyznałem do swojej filmografii historycznej. Wiesz co, mam takie dziwne poczucie w ogóle, zobacz na jakiej, bo zrobiłem sobie notatki, bo obiecałem w poprzednim podcaście, że się lepiej przygotuję na dziś. O. Czy się przygotowałem lepiej? Przygotowałem się lepiej niż w pierwszym podcaście, ale czy przygotowałem się dobrze? To ja tak samo jak ty. Ale gdybym się przygotował dobrze, to by było zbyt profesjonalnie. To nie o to tutaj chodzi. Zobacz, na jakiej kartce napisałem. No właśnie, chciałem powiedzieć, że rysunek. Ja bym potem ten rysunek kazał Bodkowi wstawić. Nie, mój drogi, bo ten rysunek z się No, ale o to chodzi. Nie, ten rysunek z się... Nie.
prostu. Z artystami to tak, tak. Nie, no. Tak, z artystami, ja artysta, no już. Szkoda gadać, moi drodzy. Aż mi się nie chce przechodzić do tego tematu. Tak nienaturalnie się czuję. Powinno to wyniknąć jakoś z rozmowy. Niech to wyniknie z rozmowy. Zapytaj mnie o coś, a ja tak przejdę płynnie, by mieć coś ciekawego. Żeby wynikło z rozmowy. No. Pamiętasz taki film Velvet Buzzsaw? Velvet Buzzsaw to jest ten film, w którym była galeria sztuki i w ogóle... A właśnie, a propos sztuki. Dokładnie. No cóż, przygotowałem się. Chciałbym trochę porozmawiać, bo w poprzednim odcinku zahaczyliśmy o ten temat, ale tylko jakby zahaczyliśmy leciutko. A myślę, że nie jest o czym pogadać. Tak, chociaż powinienem się troszeczkę sprężać, bo już przeszedł pół godziny. A ktoś tam ostatnio z naszych znajomych, to chyba od ciebie, tak? I tak już nie będzie krócej, więc... Nie będzie już krócej, no w sumie nie będzie już krócej. No dobra, że to długo trwał podcast. Moim zdaniem no, godzina to jest rozsądna. No mi też się tak wydaje, jakby nie dlatego, czas. Że... No dobra, ale przechodząc do mojego tematu, tak? No już. Pytanie. Może najpierw ciebie zapytam. No, pytaj. Osobę, która raczej nie ma... Nic się nie zna na niczym. Nic się nie zna na tym. Dlaczego sztuka współcześnie jest tak droga? Dlaczego obrazy na przykład są tak drogie? Potrafią na przykład jakiś obraz abstrakcyjny, gdzie jest namazane kilka kolorów na szybko. Potrafi coś takiego kosztować kilkadziesiąt, jak nie kilkaset milionów. Wyróżniłbym może dwie rzeczy, które przychodzą mi na głowy. Pierwsza to jacyś malkontenci, miliarderzy, którzy mają niepogadane w głowie. A drugi motyw to znajomości. W obu tych motywach masz trochę racji, ale do tego przejdę za chwilę. Najpierw chciałbym powiedzieć, jakby podzieliłem sobie ten cały temat na taką stronę bardziej jaśniejszą, chociaż też można o tym spekulować, i taką stronę zupełnie ciemną. I najpierw przejdę od tej bardziej przystępnej strefy. Dlaczego obrazy potrafią być tak drogie? No i myślę, że zrobiłem sobie taki research. Myślę, że powinienem zacząć od tego, że najważniejszym zawsze, jeśli chodzi o sztukę, jest to, jakie emocje w tobie dane dzieło budzi. Więc to biedę. To chcę ja na sam początek wyciągnąć, że dzieło nie sprzeda się, jeśli nie będzie odpowiednich emocji tobie wywoływać. Ja powiem... Nie kupisz... Mówię teraz o tej jasnej stronie. Ja zrobię małą dygresję. Wiesz, jakie emocje wzbudza we mnie obraz postmodernistyczny kosztujący kilkaset tysięcy? Wzbudza we mnie poczucie biedy. Znowu i powinien. No tak, ale to, co chcę powiedzieć, to jest to, że jakby jeśli faktycznie interesuje cię zakup jakiegoś dzieła sztuki dlatego, że lubisz sztukę, to nie zakupisz dzieła, które nie wzbudza w tobie żadnych emocji, więc to jest jakby najważniejsze, jeśli chodzi o tę jasną stronę rynku. A emocje i zainteresowanie? To też emocje, ale emocje. Myślę, że to wszystko można jak najbardziej sprowadzić do tego, znaczy, no nie jakie wiem, emocje w tobie. To trochę dygresję ci teraz zrobię trochę, bo tak wziąłem na przykład siebie, jak ja bym kupował jakieś dzieło sztuki, na przykład ja najbardziej bym chciał kupić jakieś dzieło w stylu mitycznym albo motywy biblijne i inne takie. Nawet nie wzbudza we mnie jakichś emocji, jak sobie na przykład przypomnę renesansowe dzieła, ale po prostu mnie interesuje. Na pewno wzbudza jakieś emocje w tobie. Może nie jesteś w stanie tego wykryć. Czy wracamy do dyskusji, czy mam emocje patrząc na drzewo? O nie, tak. Mieliśmy kiedyś dyskusję, ale przyznałeś mi rację wtedy. O, możliwe. Dobra, nie będę teraz tego wyciągnął, może kiedyś o tym powiem. Na razie nie. No co jest jeszcze ważne, jak myślisz, w dziele? Twórca. No to na pewno. Marka się zawsze sprzeda. Intrygujący twórca zawsze będzie bardziej... Intrygujący, albo dzieło intrygującego twórcy, albo takiego twórcy, który
No, ale nie wiesz, żyje. To też jakby wpływa na wartość obrazu, to, że twórca już nie żyje niestety. Wiesz, powiem ci tak, białe płótno podpisane po prostu sygnaturą Picasso, tak, też by się sprzedało za gruby hajs. No pewnie, żeby się sprzedało. Bo to, że po prostu twórca zmarł w jakichś dziwnych okolicznościach. No albo to po prostu już nie żyje od tak, dawna. Tak zrobimy ci karierę. Albo miał jakieś ciekawe życie, albo miał depresję i przez tą depresję cierpiał. Ale zwykle jest tak, że było dużo takich artystów, którzy odnosili sukcesy za życia, ale było też bardzo dużo artystów, którzy sukces odnieśli dopiero po śmierci i ich obrazy nabrały znaczną wartość dopiero po tym, jak ich już na tym świecie nie było. Mi się od razu kojarzy z Van Gogiem. Tak, Van Gogh chyba, nie wiem ile w tym jest prawda, ale sprzedał chyba jeden obraz w ciągu swojego życia, ten marny grosze. Tak. Ważna jest też historia poprzednich kupców. Na przykład, jeśli ten obraz należał do kogoś znanego, albo wpływowego, albo jakiejś znanej galerii, to na pewno dodaje to do wartości samego dzieła poprzedni kupcy. Czyli na przykład samo dzieło jakby mało ma wspólnego ze swoją wartością. Wystarczyło, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej miał je na szczęście. O tak, tak. Ale są też takie trywialne rzeczy, jak na przykład to, że obraz jest stary. Im starszy i w lepszym jakby stanie jest obraz, tym jest droższy, to na pewno. A to rozumiem jako kolekcjoner starych książek bardzo dobrze. Tak, ty lubisz stare rzeczy, więc... Jest. Też materiały. Materiały są ważne, jeśli chodzi o samego płótna i obrazu. No bo na przykład jeśli masz dzieło jakieś sztuki i masz je na kartce papieru, a masz dzieło na płótnie, no to wiadomo, które z nich uzyska większą wartość. Ja tu mam na przykład... Znaczy, niezależnie od innych czynników. Mi się to też pojawia, że jak powiedziałeś, że materiały, że na przykład takie dzieło z XIII wieku, które było malowane temperą jajecznym i tak dalej, automatycznie zyskuje ogromną wartość. No, oczywiście. O tym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście. Zahaczyliśmy o to, że ludzie lubią bardzo coś, co jest bardzo starannie zrobione. Kiedyś różne ikony i różne, jak to się nazywa, miniatury. Można tak to nazwać? W księgach? O czym mówisz? O księgach, w księgach? Na przykład. To są inicjały albo iluminacje. Iluminacje, różne. Były bardzo starannie robione i przez to dzisiaj są bardzo cenne. O czym by tu jeszcze porozmawiać? No i najważniejsze chyba, jak przychodzi taki bogaty biznesmen, który chce sobie zakupić jakieś dzieło do swojego gabinetu, czy będzie dobrze wyglądać na ścianie. To jest smutna prawda, niestety. Był taki malarz, nazywał się Mark Rothko, który malował abstrakcje. Wyglądało to jak takie bardzo niewyraźnie namalowane prostokąty. Jakby takie płótno podzielone na różne prostokąty o różnych kolorach, które wyglądały jakby starte na tym obrazie. Popełnił samobójstwo właśnie przez to, że podoba mi się to, jak po tym, jak powiedziałem, popełnił samobójstwo, tak prychnąłeś pod nosem. Widać, że twój rodzaj humoru. Yes, I can't deny. No, popełnił samobójstwo dlatego, że jakby nie mógł się pogodzić z tego, co wiem. Z tym, że jego obrazy były niezrozumiane i traktowane tylko jako ozdoby biur. Ozdoby biurowych ścian. Nie wiem, brzmi to po prostu dla mnie strasznie ironicznie. Ironicznie, no cóż. Jest też ta znacznie mniej chlubna strona. A zanim przejdziesz do tej strony, to chciałbym się wtrącić znowu. A proszę cię bardzo. Bo pamiętam właśnie, jak oglądaliśmy ten film Velvet Buzzsaw. Tak, jest taki horror. Velvet Buzzsaw. Był tam motyw właśnie takiego kogoś, asystenta, jakiegoś bogacza, jakiegoś swojego asystenta, który mu wyszukiwał obrazy.
Chodzi ci o motyw tego, ten John Malkovich, który był tym artystą, tak? A czy chodzi mi o to, że jacyś tam bogaci ludzie mieli takich specjalnych ludzi, którzy znajdowali obrazy? Tak, no to też jest jakby... nie, znaczy, wydaje mi się, że dużo zamożnych jednostek chce mieć coś reprezentacyjnego, czym mogliby się pochwalić wśród swoich zamożnych znajomych. A no w sumie tak. Ale o czym nie mają pojęcia, więc jakby zatrudniają różnych asystentów, którzy będą im doradzać na przykład, jak mają budować swoją kolekcję dzieł sztuki albo coś w tym stylu. No to ciekawe. No cóż, myślę też, że dużo zamożnych osób ma swoje jakby... No są tacy zamożni ludzie, którzy mają jakby odziedzicili swój majątek i nie bardzo jakby mają co robić w życiu, więc zajmują się czym tylko chcą, ale są też ludzie zamożni, którzy faktycznie dużo pracy wkładają w to, żeby swój kapitał rozwijać i nie mają też czasu, żeby zainteresować się tematem, a chcieliby faktycznie mieć coś wartościowego i coś dobrego. Rozumiem to. Dlatego, że ich po prostu stać. No. Coś jeszcze chciałbyś wiedzieć? Teraz na razie jeszcze nie. Jeszcze nie? No to chciałbym przejść do tej złej strony. A mianowicie w Stanach Zjednoczonych jest taka możliwość, aby uzyskać pewnego rodzaju ulgi podatkowe, jeśli posiadając jakieś dzieło sztuki, przekażesz je do muzeum albo do galerii. Działa to mniej więcej tak, jest to wykorzystywane właśnie jako coś, co na czym milionerzy w Stanach Zjednoczonych mocno oszczędzają jakby na płaceniu podatków. W każdym razie, jeśli chcesz zakupić jakieś dzieło sztuki, to musisz zapłacić pewien podatek. Jakby to się nazywa chyba sale taxes czy coś takiego. Czyli płacisz za obraz i płacisz podatek. Płacisz podatek za zakup jakby tego dzieła sztuki. No i też chyba z tego, co się orientuję, to musisz takie zakupione dzieło trzymać rok, żeby je móc później sprzedać, żeby uzyskać te ulgi podatkowe. Więc musisz się trzymać, z tego co mi się udało znaleźć, minimum rok. I po tym jak sprzedasz... Sprzedasz? Tak? Nie, czekaj. Nie. Po tym jak oddasz, bo musisz je oddać. Musisz? Znaczy, jeśli chcesz uzyskać te ulgi, to musisz je oddać albo do galerii, albo do muzeum. I wygląda to tak, że możesz to zrobić, oczywiście są pewne warunki. Tak jak na przykład to dzieło, albo kilka dzieł, które chcesz oddać, nie mogą jakby łącznie ta suma, wartość ich, a zaraz do oceniania wartości przejdziemy, a nie może przekraczyć 30% twojego chyba rocznego przychodu, jakby, nie? I to wygląda tak, że jeśli na przykład masz przychód roczny 12 milionów, nie? A oddasz dzieło sztuki o wartości miliona dolarów, to twój roczny przychód jest obliczany jako 11 milionów. A, w sensie odejmuje się. I dopiero od tego jest obliczany podatek, który musisz zapłacić. No dobra. Ale jak w ogóle ocenia się dzieła? No w sumie to jest też dobre pytanie. No są od tego specjalni ludzie. Jest specjalny zawód, który polega na tym, że ocenia wartość danego dzieła sztuki. No i właśnie te wszystkie kryteria, które przedtem wymieniłem, czyli historia poprzednich kupców, twórca, rozmiar nawet, wykonanie,
data wykonania, czy tam nawet popularność samego tematu, czy stylu. To wszystko wchodzi w ocenę. A to mi wychodzi, że to jest... Ale jest... Zanim powiesz. Mi wychodzi na to idealny moment, idealny sposób na kantowanie systemu, bo bogaci ludzie mają sobie takiego rzeczoznawcę, który mu ileś tam zabulą. Tak. On wyceni dzieło na o wiele więcej niż jest warte. Tam tak. Jakie gówno gadkę da, że ten... I większy... Dokładnie tak to działa. Dokładnie tak to działa. No i najlepsze jest to, że ogólnie bardzo rzadko kiedy dzieło traci na swojej wartości. Kiedy już jakieś dzieło zyska na wartości, to praktycznie może ta cena rosnąć tylko i wyłącznie. Więc to jest ogromna maszyna do robienia pieniędzy, znaczy do oszczędzania. Jak to no sztuka. No właśnie. No. Jakby ten temat cały jest bardzo rozległy. Tam są różne sposoby na to, żeby nie musisz jakby... Możesz nawet... Jest jakiś sposób nawet na to, żeby nie płacić tego podatku od zakupu. Są jakieś nawet specjalne magazyny, gdzie ludzie chowają ileś tam dzieł sztuki, które w ogóle są zupełnie odcięte od zewnętrznego świata. I tam czekają na przykład 10 lat, żeby zbustować swoją wartość. Więc no jest to bardzo parszywy świat i parszywe metody, ale niestety... Dlaczego się nie robi? Tak, ale jakbym miał swój temat, bo ile ja mówię o swoim temacie, chciałbym go już 46. podsumować. Troszeczkę. No to masz 4 minuty na podsumowanie. No to mogę podsumować go tak, że dla wszystkich ludzi, którzy, tak jak ty na przykład, nie za bardzo lubią różnego rodzaju cudzysłów manualny, bohomazy. No. Chciałbym, żebyście nie skupiali się na tym, ile dane dzieło jest warte. Jeśli już jakoś mam tobie na przykład doradzić na tym, bo chciałbym, żebyś kiedyś zrozumiał jakby moje postrzeganie niektórych obrazów, tak po prostu, żeby było ciekawie. To nie skupia się za bardzo na tym, jak ile obraz dany jest wart, tylko po prostu skupia się na jego warstwie wizualnej. Ewentualnie, jeśli posiada jakąś ciekawą historię, to jest to coś, co należy badać, a samą wartość nie ma, jak już się przed chwilą przekonałeś, nie ma zbyt dużego znaczenia, jeśli chodzi o samo dzieło sztuki. Ja bym powiedział, że ta wartość pieniężna to jest rzecz co najwyżej frustrująca. Tak. Że takie coś w ogóle istnieje, ale no, jak oceniam obraz, to nigdy mi w życiu nie przyszło do głowy go oceniać na podstawie jego finansowej wartości. No ale samo wiesz, kiedy masz jakieś dzieło, które wyjątkowo cię frustruje, ale chciałbyś jednak podejść do niego z jakiejś innej perspektywy, nie? No to jednak ta myśl, że takie dzieło może kosztować ileś tam milionów tylko i wyłącznie cię frustruje jeszcze bardziej, więc... No nie wiem, w sensie ja osobiście takiego przypadku nie miałem, ale faktycznie może takie sobie ludzie są. Okej, no dobra. No to tak chciałbym to podsumować. Myślę, że nie wiem, czy zmarnowałem te życia państwa, słuchaczy, ale... Ich problem, nie twój. Mam to kompletnie w dupie. Spoko. Dawaj mi tą musterka łyka, bo teraz mieliście się zasłowi wyrwę. Mieliście ciekawy temat, to teraz będziecie się nudzić, możecie przemić. Uwaga, kolejny wykład. Wykłady pana Juliusza. Możecie przewinąć do końcówki na improwizację. Część druga. Ja chciałem zrobić z tego ogólnie dwie części. Pierwsza to tak, że, znaczy nie wiem, pewnie nikt z jakichś tam katolickich ludzi tego nie ogląda, a znaczy słucha. Oprócz swoich znajomych. Yes. Na razie nikt oprócz naszych znajomych tego nie słucha, więc... Pierwsza rzecz to niestety teraz właśnie, zwłaszcza w czasach koronawirusa, widać wśród moich braci i sióstr w wierze, jak to się mówi powszechnie, niestety widać herezję fideizmu. Fides, cóż to takiego? Fides, wiara. Herezja fideizmu, czy herezja nadmiernej wiary, można to tak nazwać. Wiecie, dotyczy się to samego Najświętszego Sakramentu, czyli hostii, opłatka, jak to się mówi różnymi słowami. I niestety tacy ludzie uważają, że
na takiej hostii konsekrowanej, czyli gdzie już to nie jest hostia, tylko Chrystus w postaci opłatka. Na przykład wirusy się nie przed, no, nie wiem, umierają, niszczą. Że po prostu tak. Podczas komunii świętej wirusy się nie przenoszą, tak? Coś w tym stylu. I tu chciałem małe wytłumaczenie. To wszystko, co mówię, można znaleźć już u Tomasza z Akwinu na Soborze Trydenckim pod hasłem transubstancjacja. Dekret o Eucharystii na Soborze Laterańskim V chyba też jest o tym wzmianka, także to nie czcze gadanie, ale faktyczna nauka. Mianowicie, żeby to ładnie wytłumaczyć, to zazwyczaj się ludzie odnoszą, mówiąc o tym, do filozofii najpierw arystotelejskiej, a potem Tomasza z Akwinu, tomizmu, ale de facto to nie jest sprawa filozofii, ale pewnej rzeczywistości takiej prawdziwej. Bo weźmy sobie trzy przypadki. Opłatek, Czapka i Michał. Witam serdecznie. I tak. Rzeczy możemy. Tak, jest opłatek. Jak patrzymy na opłatek, no to widzimy opłatek. Wiemy, że to jest opłatek. Jak patrzymy na czapkę, to jest czapka. I istotą tego to jest czapka. Istotowo to jest czapka. Jak patrzymy na Michała, to jest Michał, po prostu Michał. Witam serdecznie. I teraz to się nazywa substancja. To jest jego istota. Michał, Michałowatość, Michał. Opłatkowatość, kapeluszowatość. To jest świetny tytuł odcinka. To jest substancja. Natomiast jeszcze jest takie coś jak akcydensy, czy też, jak to się łatwiej mówi, przypadłości. Przypadłości to są takie cechy zewnętrzne, mierzalne. Niemierzalne w każdym razie. Na przykład cechą kapelusza, przypadłością kapelusza jest to, że jest na przykład skórzany, że jest w dotyku jest szorstki, że ma tyle centymetrów długości, tyle wysokości. Cechą opłatka, przypadłością opłatka jest to, że ma smak chleba, że wygląda jak, że jest okrągły, że jest mokry i tak dalej. Cechami Michała jest to, że ma takie oczy, ma tyle wzrostu hehepem, że 1,80 m. 1,79 m. Ma takie włosy i tak dalej. I to są przypadłości. I teraz chodzi o to, że w czasie konsekracji, czyli w momencie, gdy kapłan na mszy zazwyczaj wypowiada słowa to jest ciało moje, to jest krew moja i zachodzi przemiana jedynie substancji, czyli istotowości. To nie jest opłatek, to jest Chrystus. Substancja tego to jest Chrystus, tak jak substancją kapelusza jest kapelusz. Ale przypadłości pozostają te same. Czyli wygląda jak chleb, smakuje jak chleb, ale to nie jest chleb. Tak jakby wziął Michała, wziął promień i zmienił go w kawałek chleba. Ale to wciąż jest Michał, tylko że pod postacią chleba. Myślę, że to by mi tylko wyszło na lepsze. A już na pewno ludziom dookoła. No i dlatego, krótko mówiąc, twierdzenia takie, a nie inne są heretyckie. Należy je potępić, a ludzie powinni się nawrócić. A swoją drogą, dowodowo można przykład wziąć fakt, że na przykład zdarzały się otrucia księży poprzez zatruwanie, czy to wina, no zazwyczaj wina, bo inaczej się nie da. Jest chyba z 2006 przypadek na Sycylii, gdzie kapłan został otruty winem mszalnym, zakonsekrowanym przez jakiś... Ciekawe. Kościelny mu pestycydów dodał do wina. No kurde. Ale też jak hostia jest źle przechowywana, to potrafi na przykład zapleśnieć. Pojawia się tam jakaś pleśń czy coś innego, no bo chleb to jest tam... No rozumiem, no wiadomo, tak. Więc to nie ma co popadać w magiczną wiarę. To tytułem wstępu, to ten motyw, o którym chciałem powiedzieć, także nie bądźmy heretykami, bo spłoniemy na stosie. Bardzo ciekawy podcast. A to coś... Uwielbiam. Sam temat, o którym chciałem powiedzieć dzisiaj, bo się zastanawiam, o czym mogę powiedzieć, tak, żeby nie musieć zaczynać się uczyć jakiegoś tematu na nowo. Więc stwierdziłem, że pójdę po najmniejszej linii oporu, mianowicie ojcowie pustyni. O nie, pustelnicy. Here we go, again. Zaczynamy this fucking story. Zaczynamy wykład. Cała sprawa zaczyna się około 3-4 wieku. Około 250 roku naszej ery urodził się pewien człowiek, nazywał się Antoni. Zapamiętamy go jako Antoniego Wielkiego lub też Antoniego Pustelnika. Antoni urodził się chyba w Egipcie właśnie gdzieś i był chyba w miarę bogaty i sobie chodził na mszę i pewnego razu, tam jego chyba rodzice już umarli, on odziedziczył majątek, usłyszał na kazaniu słowa właśnie, że rozdaj wszystko, co masz i tak dalej, i pójdź za mną. I Antoni te słowa usłyszał,
Oczywiście to nie tak, że coś pierwszy raz usłyszę, jakie słowa poleciał, tylko to było bardziej na podstawie medytacji tego pisma, słowa, to tak, zrozumienia głębszego istoty. Gdy już to się stało, to wtedy Antoni faktycznie sprzedał swój majątek i wyruszył na pobliską pustynię. Teraz musimy sobie taki fajny historyczny dodatek opowiedzieć, mianowicie, że jak zazwyczaj mówimy, jak powiesz pustelnik, to o co myślisz? Jaki obraz masz w głowie? Pustelnik, gdzie się znajduje? Na pustyni. I co na tej pustyni jest? No, jakaś taka chatka. No ale znaczy, nie co chatka, do, tylko... Dookoła jest piasek, tak? Nie ma nic w lewo, w prawo, pustka, nie? Po prostu pustka, no. No. I to jest bardzo błędne myślenie. Bo w Egipcie mamy Nil. Mhm. Nil jest życiodajną rzeką, przy której wszyscy żyją, wzdłuż tej rzeki. No tak. I tak ileś tam kilometrów od tej rzeki się zaczyna, już ta ziemia przestaje być żyzna i się zaczyna pustynia. No tak. Jak pustynnicy często żyją na pustyni, już pomijamy takie odległe pustynie jak Sketis na przykład, to często oni żyli, pustelnik, żyjąc w wiosce, jak się poszedł na pustynię, to jest autentyczna sytuacja, że po prostu na drugą stronę rzeki przepłynął i zamieszkał w grobowcu, bo tam kuto grobowce w ścianach, mhm. I on już mieszkał na pustyni. Ale tam on widział z tej swojej pustelni swoją pieśń. Tak. Czyli jakby samo mieszkanie odbywało się na pustyni, tak. Ale jakby wszystko, czego potrzebował, miał tuż obok. No mniej więcej tak, chociaż to z czasem też było coraz dalej byli tacy, co mieszkali. No właśnie Sketis już było taką pustelnią, daleką dosyć, gdzie niektórzy ojcowie czasami pół dnia musieli iść po wodę. Więc to też różnie bywało, ale ogólnie zazwyczaj większość normalnie żyła w miarę blisko odległości. No bo musieli mieć co jeść, co pić, pracować. Oni chodzili okresowo na pracę, żniwiarze tam na Nilu pracowali, te kosili te zboża, czy co tam się robi. No. No to tak, żeby zrozumieć kontekst. I mamy Antoniego, który właśnie wychodzi na pustynię, zamyka się w jakimś tam grobowcu i próbuje tam sobie żyć. Tam jest dosyć barwna opowieść, zapisana przez świętego Atanazego i on tam walczy z pokusami, demonami, bla 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 i powoli zaczynają przychodzić do niego ludzie, którzy chcą go naśladować. Na początku Antoni to tak trochę meli był, uciekł dalej jeszcze, ale potem znowu przyszli do niego ludzie następni, chcieli go naśladować. No i w końcu zaczęły powstawać tak zwane, można powiedzieć, osady anachoreckie, semi-anachoreckie, czyli anachoreci to pustelnicy, inaczej mówiąc. To były różne. Zazwyczaj przez początkowe okresy to było tak, że na nim mniej więcej były takie rozsiane różne domki albo miejsca w grobowce, nie za blisko siebie. I on tam żyli po jednym, po dwóch, po trzech, różnie bywało. I tak sobie żyli. No i ogólnie to tu się zaczyna w ogóle motyw pustelniczy, ojców pustyni. Antoni sam umiera w 356 roku i pozostawia po sobie niepisaną regułę życia pustelniczego. I teraz chciałbym przejść do najciekawszej rzeczy, mianowicie do apoftegmatów. To jest rzecz, która na mnie dużo wpłynęła. To ja kilka apoftegmatów przeczytam, ale zanim to zrobię, to jeszcze mały wstęp. Czym jest apoftegmat? Apoftegmat jest taką krótką, często żartobliwą, taką, to się nie mówi, dowcipną, nie zawsze dowcipną, ale też mającą jakiś morał, pouczającą, krótką historyjką, opowieścią. Samo słowo apoftegmat, znaczy sentencja, wywodzi się od greckiego czasownika apoftegnomei, wypowiedź, jakaś, wypowiadać się, wygłaszać. I teraz tak. Te apoftegmaty to są właśnie takie krótkie historie, które zbierali różni uczniowie, podróżnicy, podróżując po tych ojcach pustyni i oni się pytali ich o jakieś porady, na przykład jeśli chodzi o zwykłych pustelników, bo na pustelni było tak, że zawiązywały się relacje ojciec duchowy i syn. Czyli, że jakiś mnich początkujący miał swojego ojca duchowego, do którego się udzielał po porady, czy to jak walczyć z pokusami, czy jak przetrwać na pustyni i inne takie rzeczy. I teraz tak, i oni te apoftegmaty, czyli te wypowiedzi ojców zbierali. I co ostatecznie dało nam chyba cztery dosyć duże zbiory, które mamy ich dzisiaj. Tam nie wnikamy już, czy to był język koptyjski, czy grecki. Tu chciałbym się dosyć
odnieść do fragmentu. Często to było, jest, mamy, jak czytamy o powtegmaty, to mamy taką sytuację, że przychodzi uczeń, syn, znaczy duchowy oczywiście, do mistrza i mówi: Abba, powiedz mi słowo. Abba, no czyli ojciec, to po aramejsku. Abba, powiedz mi słowo. Słowo z greckiego logos. U nas jest w Polsce taka ciekawa rzecz, że u nas słowo to znaczy no po prostu słowo jakieś, nie ma większego znaczenia. Zaś greckie logos, które jest właśnie, słowo jest polskim tłumaczeniem tego słowa logos, już oznacza o wiele więcej. Samo logos oznacza wręcz jakąś myśl, zamysł, plan, coś większego. A jeszcze coś ciekawsze, tu w tym przypadku, kiedy Abba powiedz mi słowo, logos jest też tłumaczeniem hebrajskiego, chyba hebrajskiego, nie aram, no chyba hebrajskiego, słowa dabar, które oznacza wydarzenie. W ten sposób dochodzimy do momentu, w którym Abba powiedz mi słowo oznacza, że powiedz mi coś, jakieś wydarzenie życia, co zmieni moje życie, co mnie nauczy. To słowo zaczyna mieć wartość, pewną głębię w sobie. To strasznie głupio przetłumaczyli w takim razie na polski. Nie mamy odpowiedniego takiego słowa, żeby to wyrazić jednym słowem. Ale to z greckim jest taki problem, bo grecki jest dosyć wielosłowny. I teraz przejdźmy do właśnie apoptegmatu, który chciałem właśnie kilka przeczytać, skomentować i to będzie wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Bo jestem leniwy. Strona 22. Czy myśleli, że i tak twoja część jest bardzo rozbudowana i ciekawa. 1 apo 18. O, właśnie chodzi o to, że te apofnegmaty też trzeba patrzeć na nie z dwóch stron. Czasami one są uniwersalne, możemy z nich wyciągnąć jakieś uniwersalne wnioski, ale też zawsze trzeba patrzeć na nie jako w pewnym kontekście. One były skierowane do konkretnych ludzi, w konkretnych czasach, w konkretnych sytuacjach. Więc nie trzeba zawsze na to patrzeć, bo czasami można przeczytać takie apofenia i potem... Co to w ogóle ma być? Pierwszy apofenia, który chciałem przeczytać, brzmi następująco. Sketis to jest właśnie ta odległa taka pustelnia. Był pewien starzec w Sketis, w zewnętrznej surowości życia bardzo wyćwiczony, ale w sprawach ducha niezbyt pilny. Przyszedł on do Abbajana poradzić się go co do swego zapominalstwa, a usłyszawszy od niego wskazówki, wrócił do swojej celi. Ale po drodze zapomniał, co mu powiedział Abbajan, więc poszedł go zapytać znowu i raz jeszcze usłyszawszy wskazówki, powrócił. A kiedy był już blisko swojej celi, znowu zapomniał. I często się tak działo, że szedł, a kiedy wracał, bezmyślność go znów pokonywała. W końcu kiedyś, spotkawszy starca, tak mu powiedział. Wiesz, Abba, że znowu zapomniałem, co mi mówiłeś? Ale nie przyszedłem, żeby ci się nie naprzykrzać. Odpowiedział mu Abba Jan. Idź, zapal kaganek. Więc zapalił. A starzec powiedział mu znowu, przynieś inne kaganki i zapal je od tego. I tak uczynił. Wtedy Abba Jan powiedział do tamtego starca, czy to coś zaszkodziło pierwszemu kagankowi, że od niego zapaliłeś inne? On odrzekł, nie. A starzec na to, tak jest i z Janem. Choćby cała Sketis zeszła się do mnie, nie oderwie mnie to od miłości Chrystusa. Przychodź więc, kiedy chcesz i niczym się nie przejmuj. I tak dzięki wytrwałości ich obu oswobodził Bóg tamtego starca od bezmyślności. Tak to postępowali mnisi w Sketis. Dodawali odwagi tym, którzy cierpieli pokusy i zadawali sobie trud, żeby innych dla dobra pozyskać. I tu chciałem zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pierwsze to akcent dosyć humorystyczny, bo Abba Jan przychodzi, pyta się o coś, wraca, zapomina i tak kilka razy robi. Taki, no, dzisiaj powiedzieliśmy, no debil, no. To akurat ponadczasowe. Typowy ja. Tak. I co jeszcze, no co jeszcze możemy tu zwrócić uwagę? Że to nasze zapominalstwo możemy tak traktować jako zapominalstwo, ale też w życiu duchowym, rodzinnym, na to, że często na przykład obiecujemy coś ludziom, że się poprawimy, że się zmienimy, czy też, że nie będziemy na przykład grzeszyć. I
upadamy, znowu robimy, wkurzamy kogoś, znowu robimy jakieś głupoty, których mówiliśmy, że nie będziemy robić. I to pierwsza taka uwaga, że to jest normalne, że tak się dzieje, ale to już po konkluzji widać, nie oznacza, że należy przestać o to walczyć, że należy z tym być wytrwałym. Coach Juliusz. Inna sprawa to właśnie, że kiedy Jan, znaczy kiedy ten bezmyślny ojciec mówi, żeby nie przyszedł, żeby ci się nie naprzykrzeć. To już bym bardziej odniósł właśnie do bardziej kwestii religijnych, chociaż myślę, że w relacjach międzyludzkich też jest przydatne. Jeśli mamy takiego kogoś, kto jest nam pomocą, pociechą, kto o nas dba, komu na nas zależy, to nie bójmy się do niego przychodzić i nie zadręczajmy się go, o, nie będziemy mu przeszkadzać, bo jeśli kogoś, jeśli jest tam jakaś relacja miłości przyjacielskiej, jakiejkolwiek to nie uznać, no to ta druga osoba zapewne chce ci pomóc, więc nie unikajmy tego dla naszej własnej, naszego własnego dobra. I druga, trzecia rzecz. Jak to dawali odwagi tym? Trzecia rzecz to myślę, że trzeba spojrzeć z perspektywy samego Abba Jana, który ten mądrzejszy, który mówi, że to nic złego przychodzi do mnie. To jest taki nasz wzór, żebyśmy my nigdy nie się nie, żebyśmy się nie niecierpliwili. W momencie, kiedy ktoś przychodzi o nas, pyta, ktoś zapomina, ktoś błądzi, żebyśmy byli dla niego łagodni i cierpliwi, ponieważ zmiana wymaga wytrwałości, cierpliwości. Dlatego to można tu zauważyć. Drugi apoftegmat. Strona 23, 1 apo 40. A nie, ten sobie pominę, bo mi się nie chce. 34 strona. Jakieś komentarze masz, Michale, drogi? Nie bardzo. Ja nie mogę się nie wiem, jak się wbić w ten temat, żeby coś dodać od siebie. Myślę, że masz bardzo to konkretnie opracowane i ciężko mi tutaj coś dodać. Czy mam opracowane, to nie wiem, bo co na żywca. Nie, no bardzo rzetelnie. Tu bardzo krótki apoftegmat, ale tak myślę, że z perspektywy zarówno dla niekatolików, żeby postrzegali, jak katolicy powinni myśleć, i dla katolików, jak powinni myśleć. Okay. Rzekł też Abba Hyperechias. Lepiej jeść mięso i pić wino, niż pożerać przez obmowę ciało braci. Znowu mamy trochę humorystyczny moment, bo przecież nie pożeramy ciała braci. Zasadniczo, ale czy... To jest taki humor specyficzny, no, ale jednak jest. No to oczywiście, że tak powiem, moralny wniosek, czy też nauka z tego jest prosta oczywiście. Obmowa. Lepiej być, że tak powiem, sobie dogadzać, niż innym szkodzić. Chociaż może nie do końca akurat, ale zostańmy przy tym. I ostatni fragment, który chciałem przeczytać, AP6V21. To pewnie ciekawy, dla niektórych ludzi może nawet bulwersujący. Mogą się zastanawiać, jak Bóg może taki być. Najlepsze. A apoftegmaty mają być prowokacyjne. Mają zmuszać do myślenia. Okej. Nie mogę się doczekać. Opowiadano o pewnym ogrodniku, że pracował i cały swój zarobek przeznaczał na jałmużnę. Sobie zatrzymywał tyle, by mu wystarczyło na życie. Szatan jednak znalazł przystęp do jego serca i rzekł: zbierz trochę pieniędzy, aby ci starczyło na wydatki, kiedy zestarzejesz się lub zachorujesz. Zebrał i napełnił skarbonę. Stało się, że zachorował i noga zaczęła mu gnić. Wydał na lekarzy to, co zebrał, a nic mu nie pomogło. Przyszedł na końcu jakiś biegły lekarz i rzekł: jeśli nie amputujesz nogi, zgniję ci. Ustalili dzień amputacji. On zaś w nocy zastanowił się i począł żałować tego, co zrobił. Z jękiem i płaczem mówił: wspomnij, Panie, na to, co robiłem poprzednio, kiedy pracując w swoim ogrodzie usługiwałem z niego biednym. Skoro to wyrzekł, zjawił się anioł Pana i rzekł mu: gdzie są pieniądze, które zebrałeś? Gdzie nadzieja, którą się kierowałeś? W
Wtedy zrozumiał i rzekł: zgrzeszyłem, Panie, przebacz mi, już więcej nie będę tak czynił. Wtedy anioł dotknął jego nogi i natychmiast stała się zdrowa. Rano wstał i poszedł w pole pracować. Lekarz jednak przyszedł zgodnie z umową z narzędziami, aby dokonać amputacji nogi. Nie, nie amputuje jej, spokojnie. Mówią mu, że chory od rana poszedł w pole do pracy. Wtedy zdziwiony lekarz udał się w pole, gdzie on pracował. Zobaczywszy go kopiącego ziemię, sławił Boga, który przywrócił zdrowie choremu. No, powiedz mi, co tu ci wydaje nie okej? Nie okej wydaje mi się anioł, który zstępuje i mówi: gdzie są pieniądze, kurwa? To raczej gdzie pieniądze są za las? To raczej jest takie szydercze, wydaje mi się, niż takie, że nie pyta przecież o pieniądze dla siebie, tylko to jest takie, no i gdzie są te pieniądze, które zebrałeś i co ci z nich przyszło? To jest bardziej takie uszczerze. Bardziej wydaje mi się to, że gość zrobił to, co każdy normalny człowiek by zrobił. I o to mi chodzi. I tak, no, można to tak interpretować i wtedy faktycznie mamy dosyć problem. No, żył sobie gościu, przecież no, bardzo bogobojny, no, że sobie trochę napełnił skarbony, no, przecież no, normalna rzecz. I już go, nie dość, że kara go spotkała, to jeszcze stracił wszystkie pieniądze. I dopiero musiał, jeszcze okazuje się, że zgrzeszył w ogóle przez to, że chciał chociaż trochę zadbać o swój byt. I musiał się wręcz nawrócić, żeby tę nogę uzdrowić sobie. Zwłaszcza, że w danych tamtych warunkach, myślę, można powiedzieć, że zgniła noga amputowana, to tak przekreśla wszelkie możliwości najbliższej pracy. No. Więc takie jest najprostsze myślenie. Ale tu musimy się zastanowić nad tym fragmentem krótkim. Szatan jednak znalazł przystęp do jego serca i rzekł: zbierz trochę pieniędzy, aby ci starczyło na wydatki, kiedy zestarzejesz się lub zachorujesz. I cała sprawa nie rozchodzi się o to, że on zebrał te pieniądze. Cała sprawa się rozchodzi o to, że on też przeżył całe życie, nie gromadząc pieniędzy. Bóg mu błogosławił, troszczył się o niego, niczego mu nie brakowało. I on nagle przestaje ufać, zrywa więź ufności, zrywa więź miłości wręcz, bo to jest miłość, zaufanie. I mówi: nie, ja nie będę polegać na Bogu, ja muszę sam zabezpieczyć swój byt, bo przecież Bóg mi nie pomoże, Bóg mi nic nie zaradzi. I to jest cały sens tego, że ta kara jest właśnie nie z tego powodu, że zebrał pieniądze, tylko z tego powodu, że nie zaufał Bogu, że wręcz go, no może nie odrzucił, bo to za ostre słowa, ale że stwierdził, że Bóg się nim nie zaopiekuje. Okej. I to jest brak wiary. I to jest i ta chora noga, i to wszystko się wydarza właśnie po to, żeby on tę wiarę odzyskał. Wręcz paradoksalnie ta kara jest dla niego uzdrowieniem. Bo ostatecznie tak, wraca mu ta noga, jest zdrowy jak był. Okej, rozumiem, ale niemniej jednak można by to ująć w przystępniejszy sposób. Wiesz, myślę, że da to ludzi trochę... Bo jednak można to zinterpretować bardzo niekorzystnie. No myślę, że to dlatego, że żyjemy w 2020 roku. No nie wiem, ja bym... Niezależnie. Ale w każdym razie... Słyszeliście pana Juliusza. Zabierzcie wszystkie swoje oszczędności i oddajcie je pierwszej napotkanej osobie zaraz po wyjściu z domu. Oczywiście po epidemii. Po epidemii. Nie ryzykujcie swojego zdrowia, czy też nawet życia. Oddajcie pieniądze po zakończeniu epidemii. Dziękuję bardzo. Jakby co, to wszelkie wszelkie zastrzeżenia proszę kierować do pana Juliusza. Dziękuję bardzo. Takie było podsumowanie moje, dziękuję. Podobało ci się moje podsumowanie? Że tak powiem, you missed the point, but okay, fuck you. It was a joke, you know. Well, in this time, joke like this... Nie, no rozumiem, jakby zrozumiałem, o co chodzi w tym, ale niemniej jednak... No mówię... Nie, ciężko mi sobie wyobrazić tę perspektywę z przeszłości. Jak z przeszłości, do jakich tekstów się odnoszono
No nie wiem, jakoś mam ten pryzmat po prostu, ten, jak ty to ująłeś, tego 2020 roku jednak. Znaczy, jednak musisz, on przeważa we mnie bardziej niż jakakolwiek inna forma interpretacji. Zwróć uwagę na to, że apofegmatyk wyszło samych pustelników głównie, to, że one wyciekły już do ludzi, to inna sprawa. Ale same te słowa były, one opowiadali sobie je między sobą. Czyli to jest taki inside joke. Yes. Jakby. Tak, to jest taki, jak ja to nazywam, mem lokalny, tak? Że mem który jest zrozumiały tylko i wyłącznie dla okrojonej grupy osób. Tak. Jeszcze chciałem dodać tylko, że... chciałem dodać? Cholera. Nie wiem, przepraszam. Nie, chciałem dodać, że właśnie to, co mówię na początku, one mają być prowokacyjne. One mają zmuszać do myślenia. Okej, okay, no dobra. Dlatego tak. One, uwierz mi, to jest dosyć lekki przypadek, co o wiele bardziej dziwaczne. Okej. Niejednokrotnie chciałem się przeszkodzić. Nie wydano się być lekki, no, ale dobra. Ale może kiedyś znajdę ciekawe. Ale niemniej jednak ciekawy temat, dziękuję ci. Nie wiedziałem. Shut up. Jeśli to kończę, jeśli ktoś oczywiście chciałby zgłębić ten temat, to zapraszam do serii apoftegmatów. Są wydane chyba 4 tomy. Zapraszamy do naszego mieszkania, już podaję adres. Wydawnictwo, które polecę i to bez zarzutów sumienia, ponieważ sam z niego obficie korzystam, jestem też związany nie tylko finansowo, ale i duchowo. Oczywiście wydawnictwo Tyniec od Benedyktynów Stynca. Polecam wszystkie tam dzieła, które są. Opowiedz też o możliwości odwiedzenia. A oczywiście, może akurat nie jak teraz, chociaż nie, nawet chyba teraz możecie, ale zazwyczaj rezygnują. W opactwie tynieckim za opłatą oczywiście możecie, no nie tylko za opłatą, ale to już trzeba się dogadywać osobiście, możecie spędzić jakiś czas w opactwie i pożyć praktycznie w celi, no ogólnie w jakich pokojach jako i mnisi żyją. Jeśli jesteście mężczyznami, to możecie jeść z nimi śniadanie w refektarzu, jeśli kobietami, to niestety nie. Well, sorry. No, też są organizują rekolekcje. Teraz akurat ze względu na epidemię nie, aczkolwiek mają kanał na YouTubie, na którym swoje rekolekcje wygłaszają do ludzi. To tak jak my. My też wygłaszamy swoje rekolekcje do ludzi. Tak, jeszcze zanim w ogóle skończymy ten temat, to tylko chciałem krótko powiedzieć, bo jeszcze chciałem wspomnieć o pewnym Abubie, ojcu Mojżeszu, który jest niezwykle zjawiskową postacią. Abba Mojżesz, który był niewolnikiem, potem stał się, to jest historyczna postać, nie, że to jest jakieś fikcyjne, był niewolnikiem, potem stał się rozbójnikiem, potem był szefem gangu rozbójnickiego na tamtych terenach, a chociaż to brzmi lekko, to w praktyce to brzmi strasznie. Tak, to było straszne. Pamiętam, czytałem jakąś historię, że on był takim człowiekiem, który wreszcie zastanawiał się, ciekawie jak wygląda płód dziecka, po czym znalazł jakąś kobietę w ciąży i jej żywcem wyciął płód, żeby zobaczyć jak wygląda. Seems like a nice guy. Swój chłop. Był mordercą i to człowiek, który nagle się faktycznie nawrócił i został jednym z najpokorniejszych pustelników, jacy istnieli na Skretis, zyskał sławę. W ten sposób. Bardzo walczył długo ze swoimi słabościami. Jest chyba 17 apoftegmatów dotyczących Abba Mojżesza. Bardzo ciekawa postać, historia, ale no w końcu się nawraca. Są chyba dwie. Prawdopodobnie zginął po iluś tam latach, 10. Zginął, zabity przez rozbójników, ale on wiedział, że przyjedną, ale sam zdecydował już się pozostać w swoim miejscu przebywania, już nie chciał uciekać dalej. Trzeba też pamiętać o tym, że zabawna sprawa, bo sam Mojżesz był murzynem, rosłym, wielkim, potężnie zbudowanym murzynem. Teraz sobie wyobraź, że idzie taki pustelnik, który, no jak go widok, to dzisiaj to by przyszedł na drugą stronę ulicy albo jeszcze dalej. Czy Mojżesz był czarnoskóry? Jest. Nie można używać słowa murzyn. Można. Można? No nie wiem. Też polecam. Bardzo ciekawa postać. Polecasz używać słowa murzyn? Jest, polecam. Okej. Żyd też. Ty Żydzie. Zuckerberg, halo? Halo, Zuckerberg? Nie, czekaj, kto na YouTube, kto jest głową? Nie wiem, ktoś jest głową. Halo, głowo YouTube'a? Halo? Halo? Podaję hasło? Żyd. Salam aleikum, nie, czekaj, to inaczej.
Oszuszować. O nie! Ups, zaraz będzie puk puk. O nie. Szabaczą. No dobra, ja tym mniejszym kończę swój mały wykład. No dobra. Podobało mi się, nie ukrywam. Chociaż tobie. Nie no, mi się podoba. Ja mi się. Ty wiesz, że ja lubię słuchać. Ja lubię słuchać twojego pierdolenia. A dziękuję, ja lubię. Dziękuję i wzajemnie. Ciekawe rzeczy, przedtem mi nie mówiłeś ich, także to dla mnie była nowość, może dlatego wsłuchiwałem się bardziej niż gdybym już wcześniej miał styczność z tym, bo tak to bym pewnie więcej jakichś komentarzy mówił, a tak tylko słuchałem i nie było jakby mojej ingerencji w twój temat za dużo, no ale ogólnie niestety... to ostrzegę też słuchaczy na przyszłość, że przewijajcie jak chcecie zawsze, bo moje tematy zawsze będą zahaczać o historię, filozofię albo teologię chyba. Niczym innym się nie znam. Więc. Jeśli jesteście, jak to moja przyjaciółka określiła, dami dam dam, to... Pozdrawiam. To zapraszam tylko na moje jakby... Na te mniej inteligentne części podcastu, czyli tam, gdzie ja się odzywam najczęściej, więc... A to został nam ostatni temat improwizacji. Improwizacja? Niestety dziewczyna Michała znowu się nie zgodziła wystąpić. Nie chciała. A miała powiedziała, że nie chce. Miała powiedzieć o paranormalnych zjawiskach. Piana trochę tam miała nam z nami porozmawiać o pewne ciekawe. O ciekawe. W ramach improwizacji zadzwonię do naszego montażysty. O tak. A się zdziwi kolega. Zaraz go znajdę. Zapytaj się go, gdzie są pieniądze. Tak, ja będę mówił, okej? Dobry. To ja się rozłączę z wami. Shit, jak ja mam to teraz zrobić? Od razu? Ja się rozmawiam z Juliuszem i równocześnie rozmawiam z wami. Gdzie się rozłączę z wami? Od razu chcesz się rozłączyć, tak? To wypierdalaj, no, idź sobie. Na Discordzie, okej? I na Discordzie... Discord na telefonie się nie rozłącza. Jesteś teraz... Ale nie możesz się rozłączyć. Jesteś teraz w milionerach. Potrzebuję cię. Walczę o 40 tysięcy. No dobra, dawaj pytanie, szybko. Więcej niż jedno zwierzę to? A. Owca. B. Lama. C. Juliusz. I D. Mojżesz. Okoń. Hasło okoń. Okoń. Zaznaczam odpowiedź E. Definitywnie. Definitywnie? Definitywnie. Definitywnie? Definitywnie. Definitywnie? Definitywnie. Definitywnie? Definitywnie. Definitywnie? Definitywnie. No dobra. A nie, czekaj. B. Tutaj. No, także powiedz nasz drogi montażysto do naszego podcastu, który będziesz później montował, co chciałbyś powiedzieć? Tylko nie kutas. Fuck! Michał, shit! God damn it! Ale nie krzyczysz tak. Juliusz powiedział, żebym nie krzyczał aż tak. Bo będzie, musiał... A god damn it! Tak to z nim jest, no. No powiedz coś ciekawego. Powiedz coś ciekawego, właśnie. Uratuj ten podcast. GTA 5, kiedy próbujesz wpłynąć poza mapę, to zjada cię leki. A ja myślałem, że trafiasz do na mapę Rosji. Nie, to chyba pomyliłeś CSGO. A, sorry, no dobra. Może i masz rację. Trafiasz do Rosji i musisz się bić z mecha Putinem. W spore, jak się wypłynie w fazie stwora na głębokie wody, to zjadać taki wielki potwór. O, kluci, to tego nie widziałem. W ogóle, ile... Ciekawe, kto z naszych słuchaczy wie, co to jest spore. To się nie nazywa wiem. Spore, ciekawe, ale słuchać, to się nazywa spore. Słowę. Co? Ciekawe, czy któryś z naszych słuchaczy wie, co to jest małe. Dobra, to cześć Bartek, na razie. Powiedz, jak to jest montować filmy do podcastów? Za darmo. A nie, ja myślałem, że ja po prostu...
momentu jeszcze nie dostałem protektu. No jeszcze nie dostałeś i nie dostaniesz. To ja to łączuję za darmo? No. Too late, kontrakt podpisany. Too late. Wiesz, dlaczego to montujesz za darmo, Bartek? Nie wiem. Bo jesteś naszym przyjacielem i ci na nas zależy. Jesteście naprawdę sumie fani. Zostawiając to w podcaście. Ale ja jestem cwańszy, bo ja to mogę usunąć. Ah, fuck. Shit, man. No, no. To pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ej, no. Tak, też pozdrawiamy. Kogo? Papieża Polaka. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Mamy już godzinę 25. O, matko. O, kurczę, to tam się widzę, że dzisiaj... O, to Bartek. Będziesz miał roboty. Ale się cieszę. My jeszcze bardziej. Niedzielę, także w niedzielę o 18 kolejny podcast, znaczy ten podcast. Jeszcze kolejny to zobaczymy. To za tydzień, w niedzielę, również o 18, mamy nadzieję. Zapraszamy. Może w piątek nagramy kolejny. A nieważne, kiedy nagramy kolejny. Myślę, że ich to gówno interesuje. Myślę, że ich interesuje to, kiedy to wyjdzie na YouTube, a nie znaczy, kiedy my to będziemy nagrywać. Ja o tym mówię dlatego, że mnie nie interesuje, co ich interesuje. Aha, a mnie nie interesuje... W sumie mnie też, patrz, mnie też nie interesuje to, co ich interesuje. Znaczy mnie trochę interesuje, nie, bo znaczy, może będą mieli pomysły na tematy. To mnie interesuje. Bartek, masz jakiś pomysł na temat? Tak. Masz jakiś pomysł? No generalnie, a o czym dzisiaj był podcast, bo tego mi nie powiedzieliście. Dzisiaj był podcast o czarnoskórym Mojżeszu, o pustelnikach i o tym, dlaczego obrazy są drogie. I o filmach. Na jaki temat czekałeś? Na to, dlaczego obrazy są drogie. A to nie, moja część chyba jest najkrótsza i najnudniejsza. No nie wiem, z Juliusza nie wiem, czy twoja jest najkrótsza, raczej równo wyszła. Równo? Dzik? W Sopocie jesteś? Gdzie jest? Co? Jesteś w Sopocie, że cię dzik goni? Gdzie dzik? Jestem w Olsztynie. Słuchaj, jeszcze gorzej. O nie, jesteś w Olsztynie. Ale gdzie... To jest wieś wśród dużych miast. Na jakiej ulicy ten dzik? Nie no, pozdrawiamy Olsztyn. Ja nie pozdrawiam. Ja lubię Olsztyn, nie wiem jak wy. Ja też. Na której ulicy ten dzik? Kurde, nie wiem, pod mostem. Gdzie jesteś? Jestem pod mostem. No, tego się spodziewałem. Bo... My też jesteśmy pod mostem, ale tak, wiesz, przenośni no, mówiąc. Nie wiem w ogóle, czego będzie słychać na tym podcaście. Będę. Tabliczka, idę zobaczyć, co to jest za ulica. Generalnie rzecz biorąc, to tak, wyszedłem sobie nielegalnie na spacer, musiałem najpierw zgubić policję, teraz sobie właśnie uciekam przed dzikiem, ulicą... Olsztyn. W kierunku Tuwima. A, to wiem, gdzie jesteś, przy tych działkach takich. Jo, przy tych działkach. Mm. Jo. Raz się tam zgubiłem, nie polecam. Już. A nie, teraz już się tutaj nie da zgubić, bo jest oświetlone. Znaczy ja się zgubiłem, bo wszedłem na te działki. A. I nie mogę. Nie, tam wszędzie była rzeka i nie mogłem przejść. Dobra, jak wlecisz na działki. O shit, odwróciłem się w jedną stronę i nie ma cika. Sprawdź drugą. Teraz cię boję o swoje życie, wyskoczę gdzieś za mnie. Patrz jaki kontent. Jeśli usłyszysz dźwięk otwierającego się noża, to znaczy, że to nie dzik. Albo to znaczy, że to Juliusz. Oh shit. Coś mówiłeś? Słyszałeś to? No to generalnie ciekawy temat na podcast. No słuchajcie. Chyba to w tytule zabrę. Nie wiem jeszcze. Na następnym podcaście dowiecie się, czy Bartek przeżył starcie z dzikiem. Jeśli ten podcast trafi na YouTube i zostanie ładnie zmontowany... Rozłączył się. O, fuck. No cóż, jeśli ten podcast zostanie ładnie zmontowany i trafi na YouTube o godzinie 18 w... Kiedy? W niedzielę? W sobotę? Niedziela. W niedzielę? To znaczy, że Bartek ma przynajmniej ręce. Ale słyszałeś, skrzyknął oh shit i się rozłączył? Tak, słyszałem. No cóż. No cóż, tym radosnym okrzykiem kończymy ten podcast. Jeśli nie dzik, to koronawirus na pewno go dopadnie. Także...
One way or another. Jest tylko jedno wyjście. Przez strumę. Przez komin. Przez komin. No. O nie. Także dziękujemy za słuchanie. Mamy nadzieję, że wyszło krócej niż tydzień temu. Tak. Dobra, musi być równo półtorej, także powiem jedno. Moi drodzy słuchacze i słuchaczki, auf Wiedersehen.